W imieniu łowców zaćmień chciałem was wszystkich serdecznie przywitać. Przez najbliższych kilkanaście minut odpowiemy wam na trzy podstawowe pytania. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i po co właściwie to robimy. Postaramy się również przybliżyć wam piękno zaćmień słońca. Zapraszam. A jako, że jesteśmy dobrze wychowani i pochodzimy z dobrych domów, przedstawimy się wpierw, odpowiadając na pierwsze pytanie. Kim jesteśmy? Marcin Mazur. Rocznik 1984. Mieszka w Limicy Górnej. Jego życie zawodowe, nauka i praca związane są z jasłem. Zainteresowania skupiają się wokół nauk ścisłych i przyrodniczych. Astronomią interesuje się od 6 roku życia. Kolekcjoner minerałów i meteorytów. Pierwsze zaćmienie Słońca obserwował w 1996 roku. Rok później obserwował zaćmienie Księżyca. W 1999 roku zarejestrował pierwsze zaćmienie Słońca. W maju 2003 roku fotografował swoje drugie zaćmienie. W tym okresie zaczęła się jego znajomość z łowcami zaćmień. W czerwcu 2004 roku był jednym z głównych organizatorów pokazu tranzytu Wenus na tle tarczy Słońca na Rynku Głównym w Krakowie. Członek wielu stowarzyszeń i towarzystw. Głównie szczyci się przynależnością do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Stowarzyszenia Mars Society Polska. Prezes Młodzieżowego Stowarzyszenia Solideo. Obecnie powołuje do życia impresariat muzyczno-artystyczny. Marcin Sienko. Rocznik 1974. Mieszka i pracuje w Krakowie. Główny organizator i szef wypraw na zaćmienia. Redaktor naczelny portalu astrohobby.pl oraz radia astrofm.pl. Jego hobby to fotografia, astronomia, zjawiska optyczne w atmosferze, poezja, podróże. Jego przygoda z astronomią rozpoczęła się kilkanaście lat temu, prawie równocześnie z fotografią. Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Największą jego pasją są zaćmienia Słońca i Księżyca. Fotografował już 7 zaćmień Słońca. W Turcji w 2006 roku, w Hiszpanii w 2005, na Islandii w 2003, w RPA w 2002, na Madagaskarze w 2001, na Węgrzech w 1999 i w Polsce w 1996 roku. Jako jeden z pierwszych miłośników astronomii i astrofotografii w Polsce rozpoczął dokumentację zjawisk astronomicznych oraz obiektów nieba dzięki wsparciu firmy Canon. Jacek Pelonko. Rocznik 1974. Pasjonat fotografii przyrodniczej, astronomii i zaćmień Słońca. Obserwował zaćmienie w 2003 roku na Islandii, w 1999 roku w Polsce i w 1996 roku również w Polsce. Swoją pasję zaczynał od astrofotografii. W czerwcu 2004 roku brał aktywny udział w przygotowaniach i realizacji pokazu tranzytu Wenus na tle tarczy Słońca na Rynku Głównym w Krakowie. Lubi rowerowe wyprawy. Często jeździ w góry, podróżuje.
Mieszka i pracuje w Krakowie. Zawodowo zajmuje się kartografią. Teraz, gdy już się znamy, kości zostały rzucone, Rubikon zdobyty, odpowiemy wam na drugie, jakże często nurtujące nas egzystencjalne pytanie. Dokąd zmierzamy? Co sprawia, że dla kilku minut, a nawet sekund, miłośnicy zaćmieni na świecie i my pokonujemy tysiące kilometrów i poświęcamy astronomii i zaćmieniom część swojego życia. Trudno nawet zliczyć godziny, które poświęciliśmy zaćmieniom i astronomii. To czas wielkiej pasji, bezcenny czas, wspaniali ludzie, ciągłe poznawanie, wyzwania oraz najwspanialsza, najdłuższa przygoda w naszym życiu. Wszystko to dla jakże pięknego zjawiska, które niekiedy w fazie maksymalnej trwa tylko krótką chwilę. Organizacja naszych ekspedycji to bardzo trudne zadanie, wymagające dużej samodyscypliny, ogromnej siły woli i uporu pomimo wielu trudności. Konieczność pokonywania niekiedy kilkunastu tysięcy kilometrów, nocowania w skrajnych warunkach pogodowych i ciągła walka z pogodą. To dla nas prawdziwa życiowa pasja, pełna ciągłego poszukiwania, poznawania, zdobywania wielu doświadczeń i co najważniejsze, możliwość dzielenia się naszą pasją oraz wynikami prac z ludźmi. Główne cele ekspedycji i działalności w ramach programu Łowcy Zaćmień to popularyzacja astronomii, wiedzy obserwacyjnej zaćmień Słońca i Księżyca, organizacja prelekcji edukacyjnych, wystaw, publikacje. Pomiary zmian jasności tła nieba i meteorologicznych podczas zaćmień, pomiar współrzędnych geograficznych miejsc obserwacji, dokumentacje fotograficzne, audio i wideo z wypraw, zaćmień Słońca i Księżyca, komet, tranzytów, planet, relacjonowanie przebiegu wyprawy wraz z materiałem zdjęciowym i audio na płaszczyznach prasy, radia i internetu, wykonanie dokładnych pomiarów czasu, momentów kontaktów oraz obserwacje wizualne tarczy słonecznej podczas zaćmień. Zaś główne cele ekspedycji jako takiej to dotarcie w rejon pasa zaćmienia, wyszukanie najlepszego miejsca do przeprowadzenia obserwacji i rejestracji przebiegu zaćmienia, założenie bazy obserwacyjnej i fotograficznej, obserwacja i rejestracja przebiegu całkowitego zaćmienia Słońca 29 marca 2006 roku, rejestracja zmian promieniowania słonecznego podczas zaćmienia, przeprowadzenie podstawowych badań meteorologicznych przed i po zaćmieniu, dokumentacja fotograficzna zaćmienia poprzez aparat cyfrowy, kamerę cyfrową, slajdy i negatywy, przesłanie relacji obrazu wideo i zdjęć z przebiegu zaćmienia do Polski drogą internetową, obserwacja i fotografia plam słonecznych, relacjonowanie przebiegu wyprawy wraz z materiałem zdjęciowym i audio na płaszczyznach prasy, radia i internetu, popularyzacja astronomii, wiedzy oraz obserwacji zaćmień Słońca i Księżyca, organizacja prelekcji edukacyjnych, wystaw, publikacji. Przygotowania do wyprawy trwały 3 miesiące. Obejmowały analizę możliwości dotarcia w rejon zaćmienia od Libii po Turcję. Ze względów ekonomicznych i logistycznych wybraliśmy Turcję. Budżet wyprawy zakładał przejechanie samochodem maksymalnie 400 km w jedną stronę, tak aby w razie złej pogody można było zmienić miejsce obserwacji. Cel, jaki sobie postawiliśmy, obserwacja i rejestracja całkowitego zaćmienia Słońca w Turcji i relacja w mediach, jest kolejnym ważnym etapem w historii 6 zaćmień, które z sukcesem zostały zarejestrowane podczas poprzednich wypraw oraz inauguracją programu Polish Astronomy Expedition Team. Polish Astronomy Expedition Team to pierwszy i największy w Polsce projekt, w którym biorą udział najbardziej doświadczeni astrofotograficy i obserwatorzy nieba. Celem i misją projektu jest profesjonalna rejestracja oraz dokumentacja zjawisk astronomicznych na całym świecie. Nasze ekspedycje docelowo liczą zawsze od 2